Witam, tutaj Wichu 1993, to jest pierwszy odcinek z Creeper World 3. Jest to gra taki Tower Defense dominacja Tower Defense, jednocześnie bawienie się glutem oraz inne tam, nie wiem jak to nazwać, ale jest to gra po prostu taka opierająca się bardzo na strategii i tylko strategii, bo tam nie ma za bardzo dużo rzeczy. Więc gra polega na tym, mamy tutaj Ark, może po kolei, mamy tutaj Ark Eternal, tak, dobrze, i tutaj mamy sektory. Jest to kampania, czyli nas nie za bardzo interesuje. Jest to wersja 1.6 gry, ona jest dosyć droga nawet, bo 58 zł zapłaciłem za nią. Ale powiem wam, że jest ona warto kupić, ponieważ gracze mogą własne mapy tworzyć i tych map wychodzi sporo. Więc zaczynacie tutaj od tego miejsca, ja już jestem w tym miejscu. Więc chodzi o coś takiego. Mamy tu planety z zieloną otoczką, to są te bezpieczne, które są już zabezpieczone. Te zwykłe to są te, które muszą być zabezpieczone, a te z niebieską otoczką to są światy, które muszą być odblokowane, na przykład przez zdobywanie kluczy na tej planecie. Więc ja wam zademonstruję teraz, jak to gra wygląda dokładnie. Bierzemy start i jedziemy. Tak więc tutaj nie będzie wątku. Jest pauza i teraz tak. Mamy tutaj niebieski punkcik. Niebieski punkcik jest to Creeper. Tu się wylewa creeper, to jest taki glut i on, ja tu wyłączę pauzę, on się właśnie tak będzie wylewał i będzie nad mapą dominował, tak samo w tym miejscu i w tym miejscu. W menu głównym, tutaj w tym menu na dole mamy rzeczy do budowania, ale dobra, tutaj mamy taki pasek, który pokazuje wysokość terenu, możemy go zmieniać, na przykład tu jest wysokość 3, tu jest wysokość 2 i pokazuje też na niebiesko, jak wysoko sięga ten glut, czyli on sięga ponad skalę na 11 wysokość, bo maksymalna wysokość budowania to jest 10, a on już jest poza, więc tutaj widzimy, tak samo tutaj jest na poziomie 3 glut i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy tam ściany, bo widać na poziomie 8 i tak dalej, i tak dalej. Więc jak my to mamy, to chodzi tutaj o to, aby zdobyć ten punkcik, to jest ten klucz do planety oraz tutaj ten klucz do drugiej planety, do tego pola siłowego, a tutaj mamy rzecz do odblokowania, którą sobie odblokujemy, jak to, że tak powiem, podłączymy. Ja teraz zrobię, zaczynacie zawsze od Command Center. Kładziecie to na, jak chcecie, możecie na wzgórzu, możecie na dole, to za bardzo nie ma znaczenia, tylko ważne, żebyście nie kładli przy tym. Więc postawię sobie to tutaj i teraz jest pauza, więc to nie przyleci na dół, ale jak wyłączę pauzę, no to na dół przyleci i się wybuduje. Mamy energię oraz gluta naszego, czyli anti-creeper. Budujemy kolektory. Jeżeli ktoś grał w Supreme Commander, to jest trochę takie... No, te kolektory wyglądają podobnie, ale nieważne. Budujemy je w taki sposób, że po prostu robimy jakąś sieć. Sieć, ona właśnie wszystko się połączy ze sobą najlepiej i tutaj z tego będzie kopać. Więc jak już to zrobicie, to do tego zawsze podłączają się inne rzeczy, jak obrona i td. Więc ja teraz wyłączę pauzę i tu już się buduje. Powoli zaczyna od pierwszych po drugie. Tutaj mamy Ore Miner, to właśnie budujemy po to, aby stworzyć anti-creeper i teraz tutaj to nam się niedługo wyleje na to, więc ja tu zrobię trochę błąd, bo ja nie chcę jednak tego budować najpierw, tylko po prostu tutaj zrobimy, możemy wziąć moździerze. Moździerze są bardzo nawet fajne, ale do takiej obrony punktowej to chyba raczej lepsze będą takie działka. Więc ja tutaj na nizinie postawię jedno działko, drugie działko i ważne jest, żeby to było podłączone z tymi. Więc w takim właśnie wypadek tutaj
się to zrobię. Tu przyspieszę czas razy dwa. I chyba nie zdążę zbudować. No tak. Tutaj to jest trochę kłopotliwe. Bo trzeba naprawdę na początek liczyć się z tym, ile energii mamy i ile zdążymy zbudować. Przez to, że to idzie tutaj, to... Ale tutaj mamy wyżynę, więc nie będzie źle. Zbudujemy tutaj moździerze, żeby to jakoś bombardowało. Bo ten glut ulega zniszczeniu, jeżeli... zostanie zaatakowany. I ważny jest ten. Potem jak już mamy czerwone, na czerwono takie te, to znaczy, że brakuje energii, budujemy dodatkowo reaktory. Reaktory możemy przy sobie budować, możemy też przytrzymać. Może ściszę trochę grę. Menu, sound, effect, volume. Więc budujemy te reaktory. Reaktory nam dadzą energię, przyspieszę jeszcze czas troszeczkę i teraz jedziemy dalej rozbudową tutaj. Dum, dum. I teraz musimy jeszcze oczywiście zrobić do końca te reaktory. No dalej. Reaktorów będziemy potrzebowali bardzo dużo. Im więcej, tym lepiej. Więc teraz zrobimy anti-creeper, czyli musimy zrobić taki sprayer. Sprayer będzie nam ten anti-creeper sprayował, po prostu wszędzie rozprowadzał i to jest dobre. I tutaj nie mam takich tych powietrznych, to dobrze, nie muszę robić tego beamu. Teraz chcę odblokować to miejsce, więc muszę po prostu poprowadzić te kolektory najlepiej do tego i tak podłączyć. Oczywiście te kolektory też chcę tutaj zrobić, żeby mieć dużo tego. I teraz odblokowałem remote strike. O, czyli to jest ten bombowiec inaczej. Strafery sobie zbudujemy tutaj. Jakiś ten. I teraz mamy takie niebieskie, jasno niebieskie ten. To jest nasz anti-creeper, możemy na tym budować, co się będzie gryzło ze sobą. Tylko niestety naszego jest mniej i to się pozyskuje z tej kopalni. Nie wiem ile jest tego, ile kopalni jest na ile działek, ile kopalnia wytrzyma. Ale jak już zrobię te bombowce, zrobiłem już te bombowce, więc teraz sobie dajemy, żeby atakowało to. Znaczy, to nie zniszczy to, ale zawsze możecie zyskać trochę, no tu stąd się wylewa, więc troszeczkę przewagi będzie miało to miejsce, więc musicie na to patrzeć i musicie oczywiście budować dalej kolektory, żeby mieć jak najwięcej energii do rozdysponowania oraz mieć jakiś taki taką kontrolę nad mapą. Tu to miejsce jest niebezpieczne, więc budujemy tu działkę i tu jest działko dobre, to tak samo może być. I mamy tutaj jeszcze relaye to są takie przewodniki, nadajniki, że możecie dzięki temu łatwo między miejscami przenosić pakiety. Dzięki na przykład temu, tutaj jak chcę zrobić mortale, teraz, no to relay jeszcze jeden zrobimy. No to tutaj na tym niebieskim one się szybciej, te pakiety poruszają, dużo szybciej. I teraz, aby zniszczyć to, a ja chcę to zniszczyć, żeby właśnie się to nam nie rozprzestrzeniało, to musimy zrobić nullifier. Nullifier robi się przy tym, lub przy jakiejś wrogiej budowli, nie, zależy ten, jak ta misja
i co jest. I ten nullifier się zrobi, wysyła pakiety amunicji, czyli czerwone, to się ładuje, po czym nam niszczy to. I w tym miejscu pojawia się taki okrąg. Ten okrąg jest takim punktem, który jest bardzo, bardzo ważny. Otóż wszystko, co tam postawicie w tym, zostanie zboostowane i to bardzo potężnie. Jak widzicie teraz, zwiększa to nam bardzo zasięg oraz szybkostrzelność czegoś, czyli możemy teraz uprowadzić takie super bombardowanie. Możemy tu oczywiście przenosić te jednostki. Ważne jest, żeby no, relaye, jeżeli gdzieś daleko, to są relaye lepsze, a na bliskie są najlepsze kolektory, i tak kolektory są ważne, żeby były, ponieważ bez nich nie będzie ważnej energii. Więc, a tak zrobimy sobie kolektory, więcej kolektorów, więcej i więcej, i tak, i tak, i tak. Dobra, świetnie. Teraz tak, tu bombarduję, super, świetnie. Tu mam kolektory, świetnie. No to ja bym chciał to przenieść tutaj i to tutaj. Tu mamy wyżynę, możemy tu terraformerem, takim terpem, że tak powiem, to zmienić. O, już mam ten klucz, super, świetnie. Możemy tym terraformerem zmieniać ten, no terraformować, czyli dam shift plus T, żeby zaznaczyć te miejsce. Ej, co jest? No, shift plus T, uj, shift plus T, hej, 7, czyli wysokość i brush, to tak jakbyście w pęcie rysowali, że mogę na przykład zrobić tutaj coś takiego, o, i teraz będzie tu nam kraftowało, taką wyżynę robiło. Terraformowanie jest bardzo ważne. Te bombowce tutaj ładnie kroją to. Tak samo tutaj byśmy musieli to wywalić. Bo to jest klucz. Ja musiał to zniszczyć, czyli najlepiej będzie, jeżeli zrobię tutaj relay. Relay. W tym miejscu, w tym i w tym. I tam, tutaj, tam. I po prostu walnie się wszystko, co się ma. Taka bardzo ofensywna strategia. Jechać na maksa. Wszystkim. Więc tak łatwo możemy. Tu tak samo relay zrobimy. Albo sprayer. Sprayer będzie nam tworzył anti-creeper. Dzięki czemu będziemy mogli tutaj to jakoś przejąć. A widzicie? I teraz powinienem być w stanie stworzyć tu relay, żeby podłączyć nullifier. Ups. No nie. Kurde. Trochę. Troszeczkę tutaj może jeszcze damy kanon. Jeszcze jeden. I teraz nullifier zrobimy. Jak tylko to zacznie strzelać. Dobra. Więc nullifier się tworzy. Creeper mi zniszczył to. Dajesz, 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 dajesz. Rób się, rób. Może się uda. Ło. Dobra, ładujemy. Jeszcze będę musiał to miejsce tutaj ogarnąć. O, pięknie, to miejsce zostało zniszczone. Teraz możemy to skancelować. Znaczy, żeby to nie atakowało, albo niech atakuje. Nie ma sensu, żeby tu atakować to miejsce. Tu niech atakuje, po prostu gdzieś niech sobie lata. A ja sobie tutaj zrobię mortal. I teraz po prostu zniszczymy to za pomocą relayów. Znaczy przeniesiemy za pomocą relayów. Tak, tak, tak. Nullifier. Nie da rady.
Nie da rady. Kurde. Tym tylko odrobinę miał dalej, więc. Zróbmy tutaj kanon. Albo dwa kanony. Trzy. Mortale przeniesiemy stąd. Boom, boom. Boom. Świetnie. Nullifier. I wygrałem. Mapa jest wygrana. I to są jedne z tych najłatwiejszych map. Te najtrudniejsze są straszne. Zwycięstwo jest nasze. Koniec z creeperem. Boom. I? Ej, gdzieś jeszcze coś jest? Nie. A tu jest ten klucz, dobra. Musimy tylko zdobyć ten klucz. Więc klucz jest nasz. I wygraliśmy. Więc wygrałem to w 31 minut. Jako, że gra była przyspieszona razy 2 albo razy 3, to 31 minut. Ale ludzie, już tacy z pro, mogą, przechodzą, tutaj mamy tabelę wyników, nawet 2 minuty. 2 minuty 44 sekundy. Ja to przeszedłem w 31 minut. Trochę się opierdzielałem, ale naprawdę jeszcze nie umiem za bardzo tak raszować, więc na pewno może kiedyś będę tak raszował jak tutaj na pierwszym miejscu i możemy oczywiście zapisać to wynik, chociaż ja nie będę zapisywał, bo chyba to jest zrozumiałe. I teraz jest jeszcze taka jedna rzecz, że jeżeli przejdziemy Ark Eternal, czyli kampanię, to mamy Tournament Space, czyli to są takie wyzwania. Prospector Zone, tak samo jeżeli się przejdzie kampanię, to jest jakby tak powiedzieć, nie wiem co to jest Prospector Zone. Alpha Sector to jest coś bardzo trudnego, a Colonial Space to jest Brovice and Donald, The Creation of Other Players, czyli możemy ściągać mapy stworzone przez innych graczy, dzięki czemu gra jest nieśmiertelna. Co za tym idzie? No, każda gra, która ma wsparcie dla edytory i tak dalej, ona jest przeważnie nieśmiertelna, bo będzie zawsze wychodzić do tego nowe, będą zawsze wychodzić do tego nowe rzeczy. No, ale jak już są te mapy, super, świetnie. Ratingi nawet są, jak miło. Czyli mogę na przykład 8-5 rating size. Więc jeżeli chcecie, możecie nawet sobie tutaj tworzyć mapy i się dzielić między tymi mapami i przechodzić ją. Nie wiem, czy multiplayer będzie, czy jest. Chociaż to by było ciekawe. Czekaj. Nie wiem. Ale to jest fajna rzecz. I jest jeszcze DMT, czyli Digital Dial Map Device. To jest. To są takie super trudne mapy. Coś w tym rodzaju. Też tutaj są właśnie. What the fuck? Ktoś tu przeszedł tą mapę w 4 godziny. Ale okej. Więc też tutaj możemy się. Możemy rankingami dzielić, oczywiście, jeżeli ktoś ten przyjdzie, raszuje, czy ktoś umie raszować, no to możemy tutaj przechodzić. Map jest sporo. Tutaj jest map 776, a ta gra jest bardzo nowa, bo wyszła w tym roku, albo przed tym nowym rokiem, więc fajna rzecz sprawa z tym jest. Ja za bardzo jeszcze tego nie ogarniałem, ale tutaj możemy też seedy mapy są, czyli możemy zrandomować mapę. Wow. Jeszcze nie ogarniałem tego, jak to działa, ale wow. Patrzcie, możemy randomować mapę. Tak jak byśmy chcieli. Znaczy. Czyli mogę na przykład ustawić C z max 256 na 256 i będzie nam się randomować tak, jak chcemy. A co to jest? A, powiększenie tego. Next crazy. To są różne ustawienia. Ale to fajnie wygląda. I można randomować dalej mapy. I po prostu gra jest nieskończona. Dzięki temu. I ten. Była pierwsza część i druga część, a to już jest ta trzecia część, ta najnowsza. Jak już mówiłem,
Bardzo ciekawa jest. Zapraszam, polecam wam ją bardzo. Online Maps. Online Maps. Nie wiem dokładnie, co to jest dokładnie. Owner, czyli twórca mapy chyba. Place, nie wiem, place. Może. Aha, to jest chyba to, czy się przeszło mapy. To jest fajna sprawa. Dobra. Co tu mamy jeszcze? Kredyty. Ale musimy przejść 10 map z kampanii, żeby je odblokować. Settings, load file, web. No i tyle. No, tu jest edytor. Możemy robić własną mapę. O, mamy sobie taką mapkę i możemy sobie. Ja nie umiem tutaj nic robić. Edit map. Możemy sobie robić mapę. Czyli na przykład zrobimy sobie napis LOL. L. Możemy sobie zrobić, nie wiem, ikonkę osu. Wysokość tutaj ustawić na tu 10 na przykład. Tutaj 7 i sobie zrobić tak paintbrush. Dajmy na 10. O, tak jakby. Wtedy możemy sobie, nie wiem, tak tutaj zrobić. Delete digitals, delete AC, nie? Gdzie to jest? Void, czyli pustka, kosmos i tak dalej. Ła, robimy własną mapę, że tak powiem. Tutaj mamy digital, czyli to są takie. To jest taki boost dla creepera. O, creeper się będzie po tym rozprzestrzeniał, nawet jeżeli tu jest kosmos i to jest złe. Tego, to jest bardzo złe, to jest bardzo niedobre. Jest też ściana, która pomaga nam. Jest też. Chociaż tu tego nie ma, ale są jeszcze runnery. Tekstury. Wow, fajnie. Ale ja nie będę wam pokazywał edytora, oczywiście. Tylko jak to wyjść? Exit. Menu i Leave World Exit Mission. Dobra, więc tak wygląda ta gra. Jeżeli chcecie, żebym nagrywał z tej gry, no to dajcie mi znać w komentarzach. Ja będę sobie tutaj przechodził trochę kampanię, uczył się grać w to i jak już będziemy grać, to będziemy sobie jakieś, nie wiem, trudne mapki wybierać i będziemy po prostu starać się o jak najlepszy czas, myślę. Tak to by wyglądało, bo przecież kampanii nie będę przechodził, bo ona jest dosyć łatwa. No ale nic. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Pa, pa!